Hej, witamy Was znowu z Luizą. Tu, jestem. W ROM 2 i mucha mi chodzi po ekranie, spierdalaj. Powiedziałem coś niemiłego o tej grze, ale nie. Nic, bo nagle pisze ten niemiłe skojarzenie, niemiły komentarz o grze przyszedł do głowy, ale się chyba powstrzymam jednak. Dobra, tak szybko przejrzę, czy jeszcze mam coś do zrobienia. W sumie mogę rozwinąć tutaj ten gortynę jeszcze i to mi się przyda. Tutaj tak samo mogłabym RODOS pójść jeszcze troszkę w rozwój. No i dobra, chwilowo chyba tyle. Tutaj na razie nie będę tego ruszała, tutaj też niekoniecznie, w sumie tutaj mogłem podbić ten. Dobra, na razie nie. Na razie nie i jeszcze muszę wykończyć tego ziomka. Kill him. 69 manipulacje. No, zajmij się nim. Nieudana manipulacja. Wkurwiam ja ten agent tutaj. dobra. To ja kończę turę. Okay. Jakiś plan na dzisiejszy odcinek? Oprócz tego, że dała sobie desnówkę, a Deachium stanie się machią. Czekaj, jeszcze raz, bo miałem laga mózgu. Przepraszam. Jeszcze plan na dzisiejszy, mam jakiś inny plan na dzisiejszy odcinek, oprócz tego, że Doa sobie dostaną po głupim, wiemy czym, a Deachium stanie się machią. Chyba nie. Znaczy, wojna z tymi, z niedługo uciekła mi nazwa ich. Agamon? Pergamon, no właśnie. Zniecę naszej ekspansji, która przebiega dość sprawnie. Aktualnie oprócz nas, Rzymu i Kartaginy chyba jeszcze tylko partia gdzieś jako takie solidne państwo, a jeszcze takie już wiesz. No chyba, że Bakteria jeszcze tam wyrosła i Egipt, co nie? Ale ogólnie mało państw jest takie, które są silne. Właśnie będę musiała wysłać tego agenta do Baktrii, żeby zobaczyć, jak tam sobie radzą. To jest nagle. Ogólnie, że z tego co widzę, nie jest jakiś specjalnie silny. No, oni w ogóle strasznie wolną ekspansję robią, bo myślałem, że zajmą przynajmniej, wiesz, teren do Alp i dopiero wtedy zaczną jakoś bardziej tłuc Kartaginę, bo będą mieli zaplecze, a tymczasem oni ciągle się przepychają z Kartaginą.
to tak dziwnie dla mnie wygląda. Kurde, Mesalia jest na wyniszczeniu. Żywność im się skończyła. Jesteś? To jest na wyniszczeniu? Mesalczycy. Straciłem jazdę tę samską jedną. Tak. Trochę mi smutno. Mi też by było. Pędak. Coś jest zdrowo nie tak, jeżeli chodzi o te prowincje. Znaczy nie, w bitwach, jeżeli chodzi o konnicę, bo ona staje najgorzej. No tak, zazwyczaj tak, bo nie wiem czemu komputery w tych bitwach rzucają do przodu. Zawsze. Dostali w pierdol i jeszcze nie chcą tego pokoju. I oni nie chcą pokoju. The fuck? Dobra. Myślałem, żeby się cofnął. Alek mi prosi, żeby go zabić. Kusząca propozycja. Że ja niedługo będę miała bunt w Dyrachium. Właściwie to w Nasamyturze. No tak. Dlatego moja słodka wilczyca. Będziesz Ale musiała mnie wesprzeć. do tego dążyłeś, żeby mieć tam bunt. Tak, tylko myślałem, że oni podpiszą pokój. Dostali właśnie po dupie. A oni mają Ojej. nisko, że nie przyjmą. Dlatego muszę otworzyć kolejną armię, a nie mogę przełożyć tradycję. No to jeszcze lepiej. Obrońcy Olimpu. Przywódź. Wyślę tam armię trochę tych żołnierzy, ale większość będzie najemników, nie? Bo zawarbuję na szybko najemników, więc. No, dla SF nie rozumiem, co te plemię chce osiągnąć tym, że wstali w pierdol, stracili pół państwa, nie podpisują pokoju. Co? Dobra, nie mogę edykt wydać, ale tylko krótko mogę wydać stację przy jednym prowincji. Ale czy potem będę moim papetem i odzyskam, ale nie, bo dostałem ten edykt jak ten. I to wam dam zbieranie podane. Nawet jak przez to i tak. Wiesz, zawsze jakiś hajs. Jestem? Tak, jesteś, po prostu ja muszę robić w tej chwili za doradztwo psychologiczne. Co się stało? Nic specjalnego. Nikogo znasz, ok? Teraz. Taki. Nasz psychologiczne, bardziej socjologiczne. Chuj wie, jak to nazwać, nieważne. Moment. Widzę. Dobra. O, podęcki rozgłos. Problem z niewolnikami. Jeju. Przecież ja nie mam niewolników. Jeden z twoich urzędników narzeka na brak niewolników w jego prowincji i uważa, że zwiększenie liczby niewolników podniosłoby produktywność tych ziem.
To jest dobre, bo to zwiększy ci produktywność na ileś tam, ale zależy, czy prowincja jest dobra. Nie wiem, w której prowincji nawet. Kup więcej, niech pracują ciężej, nic nie rób. Kupić więcej? Jak będą pracować ciężej, chyba stać będzie populacja ci niewolników, bo się poginęła i niepokoje będą. Aha, czyli kupić więcej. Czyli kupić więcej. Dobra. No dobra. To co, ja muszę wrócić do tego, do Drachium i ci chronić go. Znaczy, Diachim zaraz się zbuntuje, więc tylko chcę myśleć, żebyś miała w następnej turze, ja będę już miała gotową armię, potem ty się przerzucisz tam Już są blisko niego buntownicy. i ja uderzę. Tja. Ale to niech zdobędą to, bo ja... Dobra, mam Jeszcze nie wcho... zdobyli, to spoko. Dobra, mam wchodzić w tej chwili na to terytorium, czy nie? W sumie możesz, jeżeli chcesz. Diachim, oni będą mieli ten, co oni będą tu mieli? Jakieś słabe garnizony i te sprawy, więc ja tu po prostu wejdę i zmasakruję ich, nie? Ja wynajmę No. sobie najemników dużowych, Dobra, co jest spoko. ja se podejdę już tutaj, z tego co widzę, nie pomogę temu miastu. Jak oni zaatakują go, nie mam tej strzałki informującej o tej. O tym. A, bo to miasto w tej chwili w ogóle nie ma tego. Obrońców, więc nie mają też strefy kontroli. Ej, to ja pomogę im, czy nie? Pomogę im. Dobra, Się wycofaj. to jeśli. Tak, tylko teraz nie mogę na tyle daleko odejść. Czekaj, ale jeśli oni zostaną zaatakowani, to ja mogę chyba odmówić pomocy temu miastu, prawda? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. W innych Total Warach tak było, ale to jest rome. Dobra, zobaczymy. Najwyżej wczytamy save'a. Bo Rome 2 rządzi się własnymi prawami, własną logiką, i to jest często niezrozumienia, co oni będą chcieli tutaj zrobić ze sobą. Ze swoim życiem, przyszłością i wszystkim naraz. Dobra, mogłabym tu zbudować akwedukt, ale to może niekoniecznie. Zbuduję sobie forum publiczne. Będę rozwijał to miasto. W ogóle na kolejny poziom, bo się przydało niedługo dać. Ta moja armia stąd niech szybkim marszem wraca tu. Ty tutaj idziesz. Tutaj. Jej, ale pustki w tym Bergamonie są. Czy oni z kimś toczą wojnę? Lizja, jesteś w ogóle? Tak, jestem. Okej, bo się boję, jak się wyłączę, że wywali zaraz. Pergamon toczy wojnę z Roxalanami i z Seleucydami, tylko że Seleucydzi siedzą kurwa w Arabii. Tutaj jest. Są oni. O, partia ten. Partia przytuliła tych. Partawę. Ej, ciekawe czy te Diachim w tym powstaniu, oni będą ze mną w stanie wojny. Ciekawe czy mogę ich od razu przytulić. Znaczy właśnie, w sumie nie wiem, czy oni powstaną, bo to są iliryjscy buntownicy. Powstaną. Zawsze powstaje frakcja z buntowników. Zawsze? Jeżeli powstanie, jeżeli Nie. zajmą siebie, to powinni. Nie, bo zobacz, tutaj na... spójrz na tom. Na... brakuje mi słowa. Znowu. To, co Rosja przytuliła. Poczekamy, zobaczymy, nie? Ale nie, zobacz, bo tutaj są greccy buntownicy, zajęli miasto po prostu i oni siedzą jako buntownicy. To co ja mam z tym miastem? Tu nie chcę siedzieć. Dobra, Jak będą się tam siedzieć, to spoko, bo oni się ze wszystkimi biją, czyli i tak mam bufę. Jak będą chcieli, dopóki nie będą chcieli gdzie indziej iść, to jest spoko. Nie chcę siedzieć. Coś się łączyć na swoje książkę, mi się nie nudzi, jak są te drugie tu.
And so we love gold. Saddened that Athena has not given you wisdom to see the merits of our noble offer. Oh, bag on, shall we? Ciekawe, czy bag on czuje się w stanie go przytulić. Prawdopodobnie tak, bo prosi, znaczy prosi mnie o sojusz. On żąda ode mnie sojuszu. Bo jeszcze chcę hajs za to. Ho, Kimeria padła. Chcę się przydolić się ja. Ja mogę ich chłonąć, bo są w mojej prowincji. Popatrzmy, która ma więcej. Popatrzmy, która ma więcej ziemi w okolicy. Po prostu. To jest najłatwiejsza metoda. Aha. Ja, no. No w sumie ty. To chcę się przydolić, żeby zachować jakąś tam równowagę ziemi ja. No. Ja w sumie tu nie mam nikogo, ale dawaj, zabierz. Co ci kartyliowie chcą odwalić? Myślisz, że się szykują do buntu? Mam nadzieję, że nie. Nie powinni, szczerze mówiąc. No, nie powinni. Dostali tak solidny wpiadę, że myślę, że powinni, wiesz, już przyjąć do wiadomości, że są z nami, czy tego chcą, czy nie. Może spróbować nie podpisać jakieś tam umowy, wiesz, żeby spokój. Znaczy, z kartyliowe to był ten, wasal jest. No wiem, Deachim jest bunt. Ten test, czy to są buntownicy, czy jeszcze, czy coś... inteligentnego. Nie, bo tutaj ich artyjowie wybili. Co ja mam z tym miastem zrobić? Nie wiem. Kurwa, sprzedałabym je po prostu, albo bym wyzwoliła coś tutaj, ale nie mogę. Bo on dwa jest tak, kurwa, głupio zrobiony. No wiem. Ja nie wiem, co mam zrobić z tym cholestwem. Nie wiem. Kurwa, no co ja mam zrobić? No najchętniej bym tu wiesz stworzyła sobie popeta, bo naprawdę jest duża ilość gier, gdzie po prostu da się to zrobić. Czytaj Stellaris, Ferobce, Heads of Iron, w innych totalach się tak nie dało, ale jeżeli się... Nie mam drzwi otwarte, mam. W ogóle nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy mam coraz bardziej częściej otwarte drzwi. Same z siebie i czuję się stalkowana powoli. Też nie wiem. Już jest wbity nich i pont chyba udało mi się notować, no czyli jest spokój. To jest pytanie do was sobie, czy wy ogarnęliście dupę? No nie chcę mi się z wami bić po prostu. Ja po prostu w to nie wierzę, jaki komputer musi być upośledzony. On nie chce przyjąć pokoju. Co? Kurwa. Jeju. Ale ja rozumiem, żeby wiesz, on był silny, te sprawy. To jest jedno prowincjonalne. Kurwa no.
Nie, no dobra, nie, no dobra, i na nich idę, po prostu muszę ich spuścić pierdol ludzi. Niech się tam zdobywają, to ja mogę chodzić od wioski, od miasta do miasta i plądować jak wie. Jak pyro zrobił. Nie wiem, co ja mam z tym miastem zrobić. Przypominam, że Pyrus marnie skończył. Nie, dobra, mam nadzieję, że... Dobra, wyjdź z tego miasta, zobaczymy jak to będzie, czy buntownicy się zbuntują. Siedź w Apolonii, wiesz, jako granica rzymska. Ale tutaj w Nysus będę miała siły trzymała małe. Ojka. Myślę, że to tam bez problemu powinno zdać próbę. I popatrzmy, kogo jeszcze można zmurzymić na Bałkanach. W sumie radiaju. Są całkiem silni. Ale ja tego po prostu nie rozumiem. Myślałem, że zawsze powstaje fakcja w Almie, jeżeli wiesz, są burgonicy. Czy tylko nie. W stolicach prowincji. Tylko w stolicach. Albo jeżeli to miasto było jej ten, stolicą, nie? Jakiegoś państwa, nie? Mhm. Ale wszystkie barbarzyńcy przecież zawsze zaczynają na jedną prowincję. Ale czekaj, bo chyba dlatego się tak dzieje, kiedy frakcja, z której domyślnie... istnieje. No. Istnieją. Ja wiem, bo Deachim był z ten ojczystym zimą tych Adiaju. No. Potem im to Odensowie zajęli i ja ich tu spotkałam. Mhm. No, to wszystko wiesz. Dobra, niech się tu się zrobią getcy buntownicy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Dobra. Jak będą tutaj stała cała flaga, która będzie po prostu zabijała wszystko, co wejdzie na ich pole, to spoko. Mnie tam ta Stefan nie interesuje spotkać. Tylko do OS-u, żeby pobić muszę, bo denerwują mnie. Ale kurde, to w takiej sytuacji też powinno być, że jak są... że właśnie tego typu bunt, to on wtedy powinien po zwycięstwie przyłączać się terytorialnie do, wiesz, ojczystego państwa. To jeszcze byłoby, wiesz, to jeszcze spoko by było, ale w sumie nie zyskałem nic na tym. A tak choć mam jakąś górę na mamie, nie? To będzie co prawda niezbyt moja, ale wiesz. Zawsze te jakieś siły tam, nie? To będą co prawda atakować wszystko i wszystkich, ale... No wiem. Dobrze, nie są to buntownicy z Europy normalnie, bo tam buntownicy potrafi robić cuda. Jak upadli te Mijowie raz, gdzieś to tam widziałem u kogoś, po prostu 30-tysięczna armia te Mijów chodziła po prostu od Krymu do Indii i wszystkim spuszczała w pierdol. Nie tworzyli państwa, oni cały czas atakowali armię, zajmowali prowincję i zostawiali je w pizdy. I tak chodzili regularnie w te i we w te. Geniusza zbrodni. Janusza. Janusza podbojów. Spuścić pierdol wszystkim, nic nie zająć. Ej, generale, a może tu nie, załóżmy jakiś przyczółek, coś. W sumie napracowaliśmy się, żeby to zdobyć. Pojebało cię? Nie. Pojebało cię. No pytanie, jakie są ten, w poncie moje przyjacielskie stosunki? Jak sobie ludność radzi bez armii? Bo będzie, nie będę mogła tu trzymać armii przez... Dobrze, fajnie. Bo będę cię wspomagać jedną flagą, a drugą flagą atakuję na Cypę, nie? Mhm. Jeżeli pozwolisz, to ja jadę sobie do Sidę. I stamtąd sobie wypłynę na morze, nie? Porządku. Znaczy bym ci powiedział, że zostajmy zaraz do chwili, kiedy ja zajmę Tarsu, żeby ta armia nie zaatakowała ci Mozaki. Znaczy ja będę miał dwie flagi. Jedną flagą będę właśnie tam się bawić, czekać aż ty zajmiesz samo co je wysce, żeby cię tu wspomóc i ewentualnie przechwycić armię, która będzie szła. Mhm. A z CD wypłynie do Ugaramia. No okej.
Wiesz co, do obrony fontu i Pergamonu zarekrutuję jeszcze jedną mam, bo może się przydać, a mam prawie 7 tysięcy przychodów, więc myślę, że mogę sobie na to pozwolić bez problemu. Wiesz co, ja chyba Adesa zajmę na koniec, żeby, wiesz, bo jak zajmę Adesa, to będę musiał tam posiedzieć, aż naprawię zadowolenie. A tak to po prostu zajmę najpierw całą serię, to je na margin stawię, a w drugą pójdę na desce. A ty w tym czasie uderzysz na Salami Citeros. Dobra. Mi się ten plan podoba. Tylko, że będziesz atakować od pleców. Znaczy nie zatykują. Chcę zakutować jeszcze armię. O jest, dynastia antygonidów, bo otwarzam armię tylko z moich. Farangici w kolczugach. Ej, są trochę lepsi, ale trochę dalsi, więc nie. Powiem tak, 5 ataku to nie jest dla falangi jakaś zajebista, ale różnica, bo i tak są nie do przebicia, nie? Dwa oddziały tesalskie i jeden do walki obywatelskiej. I tak, z 5 oddziałów hoplitów. Albo nie, bo też jako trzeci hoplitów tak, no, 6 albo i 7 i 4 oddziały agieńskich topalników. Za 5 to będę miała całą flagę i to taką z przytupem. Więc oddaję ci pałeczkę bez podtekstów. W sumie nie wiem, jaki tu miałby być podtekst, ale okej. No. A, brak niewolników, Gortyna. Okej. Kurde. Dobra, nie, idę tędy. Tutaj przydałoby się otworzyć kolejne siły samoobrony. O, jaki mam garnizon? Tutaj 7 oddziałów w tej chwili. Dobra, tworzę tymczasową armię obronną. I periorkami to zapełniam. No i niech będzie jeszcze dziuprocarzy. Dobra. Zejrę, którą mogłabym zaatakować już, kiedy Zejrę będziesz gotowa armiami? Za dwie. No to w porządku. Teraz chciałem sprawdzę. Bo ja chcę wiedzieć, kiedy moja armia będzie. O kurde. O kurde. Raz, dwa, trzy. Za dwie możesz atakować, a ja za trzy. Max cztery będę już w Salamis. Czekaj. Za dwie mogę atakować, tak? Tak. Ej, jeżeli. Jeżeli zaatakujesz samotca i tu masz armię w Sidę. Jeżeli będziesz chciała, to mogę wyjść wtedy z Mazaki i cię wspomóc. A potem tę samą mamy na Antiochie możemy zrobić to. Okej. Okay, wtedy będziesz mogła tamtych na Edessa od razu iść bez czekania z tobie. Czekaj, ja mam wcielić tą Kimerię. Jeżeli chcesz, to spoko. Gdzie ja mam ich wziąć? Dobra, czekaj, muszę. Patrzę, ile muszę im zapłacić. Dużo. Duże są? Ej, to może im profilaktycznie, wiesz, po Pergamonie nie damy po EU, bo wtedy wygasną wszystkie traktaty i wiesz, i tak będziemy się przyłączą. Czekaj, bo oni mają sobie... Wiesz co? O tak, oni mają sobie już obrony z tym, z Pergamonem.
to widzimy. To okej. Okay. To jest chyba część jakiejś twojej prowincji, nie? Mojej. Tak, mojej. To jest część Armenii. No to bierz. Dobra. Zostaw się. Myślę, że atak będzie wyglądał tak. Bardzo ładnie to narysuję, bo dawno nie rysowałem. Atakujesz samotce. Ja wychodzę z Mazaki. No, dobra. I z twoją tomami z Cide się spotykam. Potem od razu robimy szybki marsz na Antiochię. I będziemy tu maksymalnie siedzieć dopóki ten. Ty potem z samotcy zaatakujesz Edessę i będziesz ją miała. W tym czasie będziesz musiała zgarnąć Karanę, co jest niestety stolicą pomiędzy, czyli będzie ufasykowana. I trzeba się liczyć, że będzie tam flaga Kimei. Chyba, że dasz mi tak. Karana, do tego czasu. Karana jest zwykłym miastem. Stolica prowincji do Tigracocenta. Czyli będziesz mogła ich bez problemu zająć. Co ty na taki plan? Może być. Czekaj, ja tu jeszcze sobie pozostaję. Zostaje jedna rzecz. Kimei. To jest ten. Pergamon ma całą flagę wojsk przy Antiochii na morzu. Dlatego myślę, że jak zajmiesz Teratus i samotce, będzie trzeba maksymalnie przechwycić Teramię, jak będzie chciała maszerować. Albo stanąć pod Antiochią, żeby nie mogli wyjść. Mhm. Dobra. Bo będzie potrzebne niestety wsparcie z Edessy. Chyba, że do tego czasu dotrę na Cypr, zniszczę go i wtedy zaatakuję jedną armię z morza. Znaczy, ty zaatakujesz Antiochię, ja będę miał jedną armię z morza i drugą armię, którą cię wspomagam, zanim Antiochię. Ja wyślę moje siły na Teos i będzie to koniec naszej inwazji. Mhm. Dobra, jeszcze raz, cały plan, bo wiesz, wszystko musi być przygotowane. Pierwszy twój plan to będzie atak na samotce i na Karanę, tak? Tak. Myślę, że tak, my dwie armie, to samotce i Karana padną równo. Chyba, że Kimeria odrzuci ten, wezwanie. Jeżeli odrzuci, wtedy od razu skieruję obie wojska i będę wtedy, nie będę musiała wtedy rzucać wojsk przez morze do Antiochii. Wiem. Dobra, w porządku. Dobra. Plan jest, myślę, że planowana inwazja jest całkiem dobra. Gdyż, wiesz, ja preferuję błyskawiczne inwazje. Wiem, żeby wróg się nie pozbierał. Nie bawić się w wyniszczenie i te sprawy. Wiem. Najsmutniejsze jest to, że te miasta nie są jakoś bogate, a jak je zdobędę, będą jeszcze biedniejsze. Ale z czasem będą już bogate. Po tym słowce dadzą ci niezły handlu. Po tym ile zabierz? 6227. Ja mam 6700 wybory właśnie, więc mamy jakieś 5500, więc nie jest źle już. Stać nas na rozbudowy, na handle i te sprawy, nie? Dobra. To ja kończę turę w tej chwili, nic więcej do zrobienia nie mam. I chyba skończymy też odcinek, co nie? Teraz. Dobrze. No to kończymy, dziękuję za uwagę i popatki. Popatki.